przychodzą, na adorację chodzą, tak, modlą się, dużo w domu się modli, nie? Wzywamy Pana Boga jak możemy, nie? W nocy jest godzina komendancka, nie wolno chodzić, nie? I przyjeżdżam do domu, moja mama się zbiera, tam 11 w nocy, ona się zbiera, pójdzie na adorację, no tam 20 minut, jeszcze 15, tak, do kościoła, nie? Mama, ale nie wolno teraz chodzić. On mówi, no ja idę. Mówi, a jak cię wojskowie zatrzymują? Ona mówi, że idę na adorację, idę modlić się. A mówi, no, a wojskowie mówią, no to prosimy. Jakby, jak się modlić, to prosimy. Mama idzie na adorację, a potem sobie tam nad ranem wraca też podczas komendanckiej godziny. Także wojskowie szanują, no przynajmniej po tych małych miasteczkach czy wioskach. Jeśli ludzie idą na modlitwę, to nikt nie ma tam pretensji, nikt nie zatrzymuje, tam do więzienia nie wsadza na noc, tak, bo tutaj chodzisz, a nie wolno chodzić. Cenią to, wojskowie bardzo cenią tą modlitwę.